Akcja Znicz to coroczne działania organizowane przez policję w okresie Wszystkich Świętych. Polega ona na zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na wzmożonych kontrolach trzeźwości. Można powiedzieć, że na naszych drogach akcja Znicz przebiega bardzo bezpiecznie. W tym roku nie mieliśmy jakichś większych utrudnień. Przejazd przez Zawiercie drogą krajową nr 78 był płynny. Nie mieliśmy jakichś większych korków. Akcja rozpoczęła się 31 października i trwała do poniedziałku 5 listopada. W tym okresie na terenie Zawiercia odnotowano 21 kolizji. Jak mówi nadkomisarz Andrzej Świeboda, na drogach można zauważyć poprawę. W ubiegłym roku odnotowano 31 kolizji drogowych. Podczas tegorocznych działań zostało zatrzymanych 5 nietrzeźwych kierowców. Jakie wprowadzone są działania, żeby usprawnić ten ruch na zawierciańskich drogach? Zawierciańscy policjanci ruchu drogowego przede wszystkim kierowali na skrzyżowaniach, kierowali na przejściach dla pieszych po to, żeby upłynnić ruch. Praktycznie ręczne sterowanie ruchem było w Zawierciu, w centrum Zawiercia, przy ulicy Cmentarnej, gdzie ten ruch pieszych blokowałby przejazd pojazdów. Tutaj największym takim utrudnieniem, największą pracą, którą policjanci włożyli w kierowanie ruchem, był piątek. W tym dniu panował na drodze krajowej nr 78 bardzo duży ruch ciężarówek. Kierowcy chcieli zdążyć dojechać na czas do celu, tym bardziej, że kończył się czas. Znaczy zaczynały się ograniczenia dotyczące ruchu ciężarówek. Podczas akcji zawierciańskich policjantów wspierali również funkcjonariusze Straży Miejskiej.